A dlaczego nie ma na konferencji Janusza Korwin-Mikkego? Bardzo panu, panie redaktorze, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Proszę nie pytać o tych, których nie ma na tej konferencji. Proszę pytać o tych, którzy są. A podobało się panu to zachowanie? Wczoraj wszystkiego dobrego. Komentuję to zachowanie. Bardzo, proszę państwa, jeżeli są pytania nie na temat konferencji, to zapraszamy. Jesteśmy tutaj cały czas do dyspozycji. Jesteśmy dostępni. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Z panem Bogiem. Jak pan komentuje zachowanie Janusza Korwin-Mikkego podczas przyjmowania tej uchwały wymierzonej w kłamstwo Władimira Putina? Ja myślę, że chciał po prostu okazać swój całkowity brak szacunku dla Władimira Putina do tego stopnia, że aż sobie siedział i nie wstawał. Dlaczego pan tak sądzi? Nie, tak całkiem poważnie. No jest to sprawa indywidualna. Janusz Korwin-Mikke po prostu stwierdził, że w ten sposób zareaguje. My wszyscy wstaliśmy, odsłuchaliśmy preambuły całej i potem klaskaliśmy, ponieważ cieszymy się z tego, że Sejm w jakiś sposób zareagował. Janusz Korwin to jest jakby osobna już kategoria, to jest oryginalny bardzo człowiek i poseł. Przyzwyczaił chyba już opinię publiczną do różnego rodzaju no, nietypowych, tak użyję, oryginalnych, ciekawych, czasami bulwersujących zachowań. W mojej ocenie przysnął. No, pan Janusz Korwin-Mikke już nie raz drzemał na różnych obradach i różnych posiedzeniach, więc być może tym razem też przysnął, a wielokrotnie tłumaczył, że jak ma zamknięte oczy, to myślę, jak otwarte, to śpi. Czy nie będzie to wykorzystywane potem przez rosyjskie media? Nie, ja myślę, że to jedno zdjęcie jest po prostu rozdmuchiwane. No nie wstał, no nie wstał, no i tyle. No i... Ale powinny być konsekwencje wobec niego? Ukażecie go jako konfederację? Będziemy rozmawiać o tym na spotkaniu koła. Po prostu ustaliliśmy sobie, że będziemy wszyscy to wspierać. Nie było żadnego sprzeciwu z naszej strony, więc tego też nie traktuję jako sprzeciw. Jedność jest bardzo ważna, bardzo ważna. Ona jest tu chyba najważniejsza, bo nic nie jest większym prezentem dla przeciwników i nieprzychylnych, czy nawet wrogów, którzy nam źle życzą albo działają na niekorzyść naszego państwa, to jest podział. W sprawie polityki zagranicznej, w sprawie prawdy historycznej. Wszyscy mamy poczucie, że prawda na temat II wojny światowej rozpoczęcia przez Władimira Putina próbuje być zakłamana. Dlatego wszyscy powinniśmy oddać naprawdę cześć i powagę tej sprawie. No, niedobrze się stało, że tylko jeden poseł tak postąpił. Myślę, że sprawa jest na tyle poważna, że pokazaliśmy wszyscy jako cały Sejm, że jesteśmy zgodni. Pochwalacie to, czy nie pochwalacie to zachowanie? Nie, wie pan, ja nie mam co pochwalać. No, ja wstałem, klaskałem, odsłuchałem, przyłączyłem się, poparłem. Zrobił błąd Janusz Korwin-Mikke? Błąd, wie pan, no to jest jego indywidualna sprawa. No. To nie jest pierwsza taka sytuacja w kontekście Rosji, no bo była przecież wizyta na okupowanym Krymie. Tak, ale to są, tak jak mówię, indywidualne sprawy Janusza Korwin-Mikkego, z których on się powinien tłumaczyć tak naprawdę, ponieważ no, my na to nie wpływamy, bo nikt z nas nie brał w tym udziału. Głupie, głupie. No. Wiemy i wszyscy komentowaliśmy słowa, haniebne słowa prezydenta Putina. Cieszę się, że doszliśmy do konsensusu, przyjęliśmy uchwałę. No a jeden z parlamentarzystów ostentacyjnie siedzi, można powiedzieć kolokwialnie, dłubie w nosie. To jest słabe i takie chamskie wobec wszystkich Polek i Polaków. Portal TVP Info. Wiesz więcej.